Reset Obywatelski. Dobry wieczór, Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Sponsorem programu jest Rabarbar. Producentem, czyli poniekąd też sponsorem, jest Adam z Rivi, jak Wiedźmin z Rivi. Bardzo im dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają, bo nie mamy żadnych dotacji państwowych czy korporacyjno-biznesowych. Wy jesteście naszymi jedynymi sponsorami. Witam wszystkich oglądających, słuchających, komentujących, lajkujących i udostępniających. Bardzo wam dziękuję i witam naszą gościnię, doktorkę habilitowaną Agnieszkę Cianciarę, wicedyrektorkę Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. Znaczy wicedyrektorem już nie jestem od paru miesięcy, ale profesorem w Instytucie Studiów Politycznych jak najbardziej tak. W takim razie profesorkę. No na stronie internetowej ciągle widnieje, że jesteś, że jest pani, przepraszam, wicedyrektorką. Więc... Naprawdę? To tak, niemożliwe. Tak. No trudno. Najwyraźniej jak raz się zostaje dyrektorem lub wicedyrektorem, to się ciągnie za człowiekiem. Chciałem porozmawiać dzisiaj o Francji, o tym, co się tam teraz dzieje. Francja powolutku zaczyna się przygotowywać do wyborów prezydenckich, które tam są bardzo ważne, ponieważ tam jest system władzy półprezydencki i prezydent ma wielki wpływ na politykę obronną, zagraniczną, znacznie większy niż w Polsce. I powiedziała mi pani tutaj, kiedy rozmawialiśmy przed programem, że już są pierwsze sondaże. I jak te sondaże się kształtują? No, sondaże wyglądają w ten sposób, z ostatnich tygodni, że pierwszą turę wyborów prezydenckich, oczywiście no, kandydaci nie są oficjalnie zarejestrowani, więc to są takie no, domysły lub oczekiwania, kto będzie kandydować. Więc z tych dwóch głównych kandydatów, którzy zmierzyli się również ze sobą w poprzednich wyborach prezydenckich, w drugiej turze, czyli urzędujący prezydent Emmanuel Macron i przywódczyni no, tej populistycznej, nacjonalistycznej prawicy Marine Le Pen, pamiętamy, albo nie pamiętamy, jak nie pamiętamy, to państwu powiem, w poprzednich wyborach w 2017 roku, w drugiej turze, Emmanuel Macron wygrał większością mniej więcej 64%, tak? Czyli Marine Le Pen miała 36%. No a te sondaże z ostatnich tygodni pokazują, że oni właściwie idą na tę chwilę łeb w łeb. To znaczy Marine Le Pen nadal przegrywa, ale ma już 48%. Więc to właściwie jest niemal błąd statystyczny. No z drugiej strony można powiedzieć, że do kampanii, do samej kampanii w sumie oficjalnej jeszcze daleko, bo wybory odbędą się wiosną przyszłego roku. No niemniej jednak rzeczywiście, tak jak pan powiedział, Francuzi w coraz większym stopniu zaczynają tym żyć. No i niewątpliwie urzędujący prezydent Emmanuel Macron w coraz większym stopniu tym żyje i żyje no, wizją zapewnienia sobie reelekcji. Kiedy Macron się pojawił na francuskiej scenie politycznej, kiedy wygrał wybory, to były reakcje na świecie niekiedy wręcz entuzjastyczne, że oto pojawił się młody lider, dynamiczny, który jakby jest w stanie tchnąć nowego ducha w idee liberalno-lewicowe, europejskie. Ktoś, kto jest trochę populistą, ale pozytywnym populistą, w tym sensie, że stara się być wyrazisty i zrozumiały, no ale stoi po tej dobrej stronie. Nie jest populistą antyliberalnym, antydemokratycznym, antytolerancyjnym, tak to nazwijmy, jak Marine Le Pen. I po tych już kilku latach rządów, jak Francuzi widzą Macrona? To rzeczywiście jest tak, że wielu i we Francji, i w Europie, i myślę, że też w Polsce w 2017 roku rzeczywiście z wielkim entuzjazmem patrzyli na Emmanuela Macrona. Ja pamiętam nawet głosy, że polska opozycja powinna się uczyć od Emmanuela Macrona i koniecznie wysłać doradców, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób
będąc no, nie do końca człowiekiem znikąd, bo on oczywiście był ministrem gospodarki w rządzie, w poprzednim rządzie socjalistycznym za prezydentury François Hollande'a. No, niemniej jednak nie był politykiem pierwszego szeregu, tak? I nie był przywódcą partyjnym, tak naprawdę swój ruch polityczny, partię zbudował de facto na fali wyborów prezydenckich, tak? Właściwie tam zresztą do parlamentu francuskiego weszło wtedy mnóstwo nowych ludzi wcześniej niezwiązanych z polityką, co też dla tej takiej zabetonowanej jednak dosyć mocno francuskiej sceny politycznej było dużą nowością i powiewem świeżości. No i oczywiście jest tak, że po tych blisko 4 latach no, nastąpiło pewne zużycie materiału. Pojawiają się pytania, co z tych wielkich zapowiedzi o francuskim renesansie w Europie, odbudowie francuskiej gospodarki, no, co z tego się udało zrobić. No i te pytania oczywiście są bardzo trudne i bardzo trudno na nie odpowiedzieć, zwłaszcza w tym kontekście, jaki mamy teraz, jaki mamy od roku, czyli w kontekście pandemii, gdzie o renesansie gospodarki raczej trudno mówić, gdzie kolejne grupy społeczne na tym dosyć mocno cierpią. Mówię tutaj o skutkach gospodarczych, ale też warto pamiętać, że Francja dosyć mocno została dotknięta pandemią w tych pierwszych miesiącach ubiegłego roku, ale i obostrzenia, jakie były wprowadzane i które nadal obowiązują, są też bardzo ostre, tak? Typu godzina policyjna od 18 do rana, także no, to są ograniczenia dość poważne i oczywiście straty, jakie ponoszą Francuzi na wielu poziomach, są ogromne. I też w związku z tym krytyka czy samego prezydenta, czy rządu jest dość ewidentna. I kiedy spojrzymy na sondaże, to Francuzi bardzo krytycznie odnoszą się do zarządzania pandemią, zarówno na poziomie krajowym, a więc to są zarzuty kierowane do francuskiego rządu i do francuskiego prezydenta, jak i na poziomie europejskim. Dużo lepiej z kolei odnoszą się do tego, w jaki sposób epidemią zarządzają władze lokalne czy regionalne. Także no, niewątpliwie, oczywiście nie wiemy do końca, w jaki sposób pandemia będzie się rozwijać i co będzie za rok. Natomiast no, niewątpliwie dla urzędujących władz, dla urzędującego prezydenta to jest duży problem. U nas w kręgach i mediach pisowskich Macron uchodził przez pewien czas za takiego czarnego luda, ponieważ w momencie, w którym pisowcom przypominano, że jak brutalnie traktują protestujących w Polsce, oni na to odpowiadali, był tak, że Macron traktuje protestujących jeszcze brutalniej. Pamiętamy ten słynny bunt żółtych kamizelek. Chciałem panią zapytać, czy te nastroje właśnie żółto-kamizelkowe w pandemii jakoś przetrwały, czy nadal tam się tli taki bunt o charakterze socjalnym, czy raczej pandemia jak walec przejechała po tym wszystkim i teraz wszyscy się martwią tylko pandemią? Znaczy no, ten wybuch żółtych kamizelek był bardzo specyficzny, tak? Dotyczył przynajmniej rozpoczął się od dość konkretnych postulatów, tak naprawdę związanych z no, jakimś takim podstawowym bezpieczeństwem socjalnym, tak? I z cenami benzyny. Natomiast no, rzeczywiście żółte kamizelki wskazywały na znaczące nierówności społeczne we Francji i na te trudności, z jakimi mieszkańcy nie tyle wielkich miast, ale często prowincji, czy tej prowincji podmiejskiej, która dojeżdża do pracy w wielkich aglomeracjach, jakby z jakimi problemami oni muszą się mierzyć. Natomiast no, też warto pamiętać w kontekście chociażby tłumienia tych protestów przez francuskie służby porządkowe, że te protesty były niezwykle brutalne. No, widzimy teraz, że były co najmniej częściowo inspirowane z zewnątrz.
i miały na celu destabilizację francuskiej sceny politycznej, że dość szybko od tych protestów zaczęły się odcinać właściwie wszystkie partie polityczne, nawet Marine Le Pen, która początkowo chyba uważała, że będzie w stanie coś na tych protestach ugrać, jakby szybko się zorientowała, że to tak zupełnie nie działa i że lepszą strategią będzie jednak zdystansowanie się od tych protestujących. No i z czasem oczywiście te protesty, no one wygasały, pojawiały się z powrotem, także tu jest jakiś taki permanentny element, myślę, buntu, który gdzieś we francuskim społeczeństwie drzemie właśnie ze względów na te nierówności społeczne. Natomiast no, myślę, że w tym momencie jakby sytuacja pandemiczna jednak jest troszeczkę inna i to nie jest dokładnie ten sam problem. Natomiast jeśli chodzi o strategię, na przykładowo Marine Le Pen, tak, czyli liderki tej partii populistyczno-nacjonalistycznej, to co warto zauważyć, to, że ona w ostatnich miesiącach bynajmniej nie eksploatuje w jakiś taki dramatyczny sposób tych wątków takich ludowych, społeczno-ekonomicznych. Oczywiście zwraca uwagę na to, że rząd sobie nie radzi z pandemią. Natomiast jednak w dużej mierze widać, że ta nadchodząca kampania wyborcza będzie się rozgrywać no, nie tyle o tego wyborcę takiego ludowego, patrzącego przychylnym okiem na populistów, ale o wyborcę prawicowego i konserwatywnego, czyli o tych wyborców, którzy do tej pory głosowali na partię republikanów, czyli na tą partię neogolistowską, którą no, ten uścisk między Macronem a Le Pen w coraz większym stopniu miażdży. Natomiast no, to jest to pytanie, które chyba w tym momencie w ogóle definiuje debatę polityczną we Francji. Pytanie o rząd dusz na tej bardziej tradycyjnej, konserwatywnej prawicy. Widać wyraźnie, że Emmanuel Macron stara się wyciągać rękę właśnie do tego wyborcy prawicowego. Ta zaproponowana w grudniu ubiegłego roku ustawa o walce z separatyzmami, czyli głównie z tym, co Macron nazywa separatyzmem islamskim, czyli takim tworzeniem paralelnego społeczeństwa poza prawem i zasadami, regułami gry republiki przez społeczności muzułmańskie, te radykalne społeczności muzułmańskie zwłaszcza. No i to jest ewidentnie ukłon, tak? Próba przejęcia terenu i inicjatywy, jeśli idzie właśnie o walkę z, no po pierwsze oczywiście z terroryzmem i z radykalizacją głównie młodzieży islamskiej na terytorium Francji, no ale również jakby wyjście naprzeciw tym obawom związanym z rosnącą rolą islamu we Francji. Także tutaj no, wyraźnie widać, że to jest ten francuski elektorat na prawicy, to jest ten główny elektorat, o który będzie się toczyła walka. No i stąd jest ciekawe właśnie z jednej strony przesunięcie takie bardziej konserwatywne, spokojne przesunięcie Marine Le Pen w prawą stronę, ale w tę prawą, umiarkowaną stronę z jednej strony, no i z drugiej strony przesunięcie Macrona z centrum również na prawo, co oczywiście z perspektywy Macrona rodzi pytanie o to, co z lewą nogą, tak? Ponieważ cały sukces Emmanuela Macrona i jego ruchu politycznego polegał na usadzeniu się w środku i dowartościowywaniu prawej i lewej nogi, no a to przesunięcie na prawo no, w kierunku odbierania terenu głównej przeciwniczce, czy potencjalnie głównej przeciwniczce, przepraszam, oczywiście otwiera pytanie o to, co z lewą nogą i z lewą stroną. No to jest trudny rozkrok, ale można sobie wyobrazić, że on mógłby jakoś próbować zachować tę lewą nogę, przedstawiając to tak, że on nie walczy z islamem, tylko walczy z islamizmem, który jest skrajnie prawicowy, ultrakonserwatywny, można go przedstawić jako antylewicowy. To jest oczywiście bardziej skomplikowane, bo
ideologia islamistyczna też zawiera takie elementy, które można uznać za lewicowe, obowiązek dzielenia się z biednymi i tak dalej. To jest oczywiście temat na... Musielibyśmy mieć tutaj jeszcze jakiegoś arabistę i teologa muzułmańskiego, żeby to omówić. To jest bardzo ciekawe, ale chciałem zapytać panią o to, o czym pani wspomniała wcześniej. Powiedziała pani, że protesty żółtych kamizelek były w pewnej mierze inspirowane czy też podsycane z zewnątrz. Byłbym wdzięczny, gdyby powiedziała pani coś więcej na ten temat. No, pojawiły się doniesienia na temat udziału no, inspirowanych najprawdopodobniej przez służby rosyjskie. Działaczy czy użytkowników mediów społecznościowych, którzy dość intensywnie mobilizowali i rozsiewali informacje, które miały na celu podsycanie tych protestów i także uczynienie ich no, bardziej brutalnymi i bardziej destabilizującymi, bo to z kolei o czym pan mówił, czyli te porównania, jakie słyszymy w Polsce na prawicy na temat brutalności francuskiej policji, oczywiście nie biorą pod uwagę faktu, że te protesty były niezwykle brutalne i dochodziło do palenia samochodów, jakby destrukcji właściwie całych pierzei ulic, sklepów, tak? I jakby no to były działania ze strony grup, bo przecież nie wszystkich protestujących, rzecz jasna, ale ze strony grup protestujących, które no, domagały się bardzo, bardzo jednoznacznych i radykalnych działań ze strony służb porządkowych. A skoro mowa o Rosji, to jak wyglądają związki Marine Le Pen z Rosją? Tutaj przyznam się, że jeśli o to chodzi, to te rosyjsko-francuskie powiązania studiowałem no w bardzo małym stopniu. Wiem, że była pożyczka 9 milionów euro, jeśli dobrze pamiętam, z banków rosyjskich dla Marine Le Pen, bo banki francuskie nie chciały jej finansować. Jak to dokładnie wygląda? Znaczy, no tak, pierwsza sprawa to jest dramat finansowy Marine Le Pen i jej partii. Warto sobie z tego zdawać sprawę, ponieważ o ile Marine Le Pen notuje fantastyczne wyniki w sondażach i partia również wygrywała wybory do Parlamentu Europejskiego, o tyle w wyborach krajowych na wszystkich poziomach, częściowo ze względu na specyfikę ordynacji wyborczej we Francji, a częściowo ze względu na no, brak struktur partyjnych, walki frakcyjne i w ogóle trudności w takiej partii wodzowsko-koteryjnej z budowaniem jakichś sensownych struktur. No, po prostu w wymiarze finansowym ta partia rzeczywiście funkcjonuje bardzo, bardzo słabo i tak jak pan powiedział, ze względu na to, że jest głęboko antysystemowa i przez wiele lat była otaczana czymś, co Francuzi nazywają cordon sanitaire, czyli kordonem sanitarnym, tak? I politycznym, i gospodarczym, i bankowym najwyraźniej, tak? Jakby pozyskiwanie kredytów we Francji przez partię Marine Le Pen było utrudnione, a z kolei ze względu na słabe wyniki, jeśli idzie o mandaty, bo niekoniecznie jeśli chodzi o wyniki procentowe, to i subwencje państwowe były stosunkowo niewielkie i dodatkowo jeszcze Marine Le Pen ze względu na różne prawne powiązania i powikłania ze swoim tatą, Jean-Marie Le Penem, z którym nie jest w najlepszych stosunkach, jakby musiała się jeszcze tą subwencją dzielić. No więc to tworzy jakby realny problem dla każdego ugrupowania politycznego, które usiłuje prowadzić jakiekolwiek kampanie wyborcze. W związku z tym rzeczywiście mamy dane na temat pozyskiwania kredytów w bankach rosyjskich. Zresztą z spłatą tych kredytów Marine Le Pen i jej partia ma aktualnie spory problem, więc też jest pytanie, na ile banki rosyjskie podejdą do sprawy korporacyjnie, a na ile jednak podejdą do sprawy politycznie. No, na tę chwilę trudno mi tutaj wnioskować, bo też nie mam danych i nie mam informacji na ten temat. No, natomiast niewątpliwie
Natomiast niewątpliwie oczywiście poglądy, które są głoszone przez Marine Le Pen i partię, są zdecydowanie bliskie poglądom reprezentowanym przynajmniej przez część środowisk bliskich rosyjskim elitom władzy, więc tutaj jakby chociażby taka ideologiczne powiązanie dość dobrze widać. No i oczywiście z punktu widzenia celów rosyjskich, czy takich ogólnych celów rosyjskich, czyli osłabiania Unii Europejskiej, w ogóle osłabiania procesu integracji europejskiej i destabilizacji tych tradycyjnych scen partyjnych w państwach członkowskich. Oczywiście no, Marine Le Pen i jej Rassemblement National dość dobrze wpisują się w realizację tych celów, więc no, jest to dosyć oczywiste. Z drugiej strony oczywiście Marine Le Pen no, wielokrotnie zaprzeczała jakimś powiązaniom kluczowym z rosyjskimi elitami, wskazując, że to są standardowe kontakty międzynarodowe, tak, zresztą przecież wszystkie partie, czy wielu polityków francuskich ma bliskie kontakty w Rosji i są to kontakty o charakterze dyplomatycznym, politycznym, mamy francuskie inwestycje w Rosji, więc przecież to w ogóle nie jest nic dziwnego i nic nadzwyczajnego. No właśnie, czy jest coś, co może otrzeźwić trochę Francuzów? Bo ja rozumiem miłość do Rosji, ja kocham rosyjską muzykę i literaturę i życzę Rosji jak najlepiej, czyli życzę jej, żeby jak najszybciej pozbyła się Putina i zaczęła mieć demokrację. Miłość do Rosji można zrozumieć, ale we Francji to się często przekłada na jakieś takie dziwne zaufanie dla Kremla, który jest morderczą i agresywną dyktaturą. Zabija ludzi, czasem na przykład strzela do dziennikarzy, czasem do polityków, a czasem do większych grup ludzi, na przykład w Czeczenii czy na Ukrainie. Widzieliśmy takie dziwne manewry Macrona w polityce zagranicznej. Najpierw próbował jakoś przywołać do porządku Polskę i Węgry, mówiąc, znaczy wysyłając takie sygnały trochę, że ja was obronię przed Rosją, tylko musicie być bardziej, wrócić do demokracji. Potem wyciągał rękę do Putina, jakby chcąc pokazać, że skoro z Europą Środkową nie da się dogadać, to może można się dogadać ze Wschodnią. Jak w tej chwili Macron i jego obóz władzy się zapatruje na Rosję i na jej agresywne działania? Znaczy, ja bym odróżniła na pewno dwie rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście jednak duży szacunek, respekt i taki sentyment, który wśród elit francuskich widać względem Rosji, no ale niekoniecznie Rosji putinowskiej, tylko też kultury rosyjskiej, tak, pewnej wielkości rosyjskiej. To jest tak, że czasem mam wrażenie, że pewne sentymenty dawnych imperiów potrafią dość dobrze łączyć, tak. Natomiast jeśli chodzi o bieżącą politykę Francji względem Federacji Rosyjskiej, no to tak, po pierwsze warto pamiętać o tym, że były rosyjskie próby i Macron i jego otoczenie doskonale o tym wiedziały, wpływania na francuskie wybory prezydenckie, prawda? Były kwestie związane z przejmowaniem maili doradców Macrona, tak jak to miało miejsce w 2016 roku w przypadku kampanii amerykańskiej, tak, i korespondencji Hillary Clinton i jej otoczenia. No to nie miało wielkiego znaczenia w kampanii francuskiej w 2017 roku, no niemniej jednak miało miejsce. W związku z tym świadomość tego,
znaczy świadomość polityki Federacji Rosyjskiej, jakby rozumienie jej logiki, jej celów jakby we Francji i wśród francuskich elit absolutnie istnieje. Natomiast to, co wydaje mi się kluczowe, dlaczego mamy takie gesty od czasu do czasu, troszkę taki krok do przodu, krok do tyłu, jeśli idzie o Rosję z jednej strony, a tutaj nasz region Europy Środkowej z drugiej, no to wynika przede wszystkim z przekonania, głębokiego przekonania francuskich decydentów i francuskich elit politycznych, że angażowanie Rosji jest niezbędne, nie ze względu na to, co dzieje się w Europie Środkowej, ale jest niezbędne ze względu na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, co dzieje się w Afryce. I francuska polityka zagraniczna w takim wymiarze, no nie tylko regionalnym, ale wręcz globalnym, stawia według francuskich elit politycznych no, trudne pytanie. Rosja jest aktorem istotnym, który stara się tą swoją istotność podnieść poprzez angażowanie się w przeróżne konflikty. I w związku z tym Rosja jest jedną ze stron, z którą czy tego chcemy, czy nie chcemy, nawet jak bardzo nie chcemy, no, musimy rozmawiać, jeśli chcemy zarządzać tymi konfliktami na świecie, tak? I jakby to jest ten argument, który jest standardowo podnoszony przez francuskich decydentów. No, kolejny element to jest to, co pojawia się w tym, co francuskie elity mówią, z takimi różnymi akcentami troszeczkę, tak? Ale że Rosja no, jest w jakiś sposób potrzebna do tego, żeby w ogóle myśleć o bezpieczeństwie na kontynencie europejskim. Rosja jest na kontynencie europejskim i jeśli chcemy mieć pewną stabilną architekturę bezpieczeństwa, to udział w niej Rosji jest niezbędny. To oczywiście budzi absolutnie głęboki opór w Polsce, nie tylko w Polsce, bo w Niemczech budzi dużo większy opór niż w samej Francji. No, niemniej jednak tego typu przekonania nadal pokutują, tylko że absolutnie nie jest tak, że mamy jakieś takie jednolite widzenie Rosji i jej polityki, czy jednolitą wizję tego, w jaki sposób radzić sobie z Rosją we francuskim obozie władzy, bo nawet to takie zagranie, które zresztą też było dosyć chyba widoczne w polskich mediach, mianowicie kwestia Nord Streamu i dyskusja o tym, co Amerykanie teraz z tym Nord Streamem i czy jest jakaś szansa na zablokowanie tego, czy nie. I pojawiła się taka wypowiedź ministra do spraw europejskich Francji, Clément Beaune, który jest też bardzo bliskim współpracownikiem prezydenta Macrona, że Francja wręcz no, mogłaby się skłonić do tego, żeby tę inwestycję zatrzymać. To potem zostało zdementowane z kolei przez ministra spraw zagranicznych. Natomiast no, to pokazuje, że jednak mamy różne sposoby myślenia w samej Francji. I może jeszcze jeden element, bo rzeczywiście jest tak, że Macron z tym no, swoją taką no, swoim takim nastawieniem bardzo, bardzo proeuropejskim, proliberalnym, jakby bardzo krytycznie odnosił się do tego, co robią rządy Polski i Węgier. I swojego czasu, no, aż do tej wizyty w Polsce na początku zeszłego roku, dość skrzętnie Polskę omijał, no ale to nie oznacza, że omijał Europę Środkową. To znaczy, jeśli spojrzymy na to, w jaki sposób Macron nie tylko podróżował, ale też w jaki sposób w ogóle myślał o współpracy z różnymi państwami Unii Europejskiej, ze wszystkich możliwych regionów Unii Europejskiej, ze wschodu, z północy, z południa, to tutaj moim zdaniem widać jakościową zmianę, dlatego że polityka francuska tradycyjnie, jeśli spojrzymy jeszcze, nie wiem, na czasy Chiraca, na czasy Sarkoziego, czy nawet na czasy Hollande'a, jednak była skupiona na takich tradycyjnych kierunkach, tak? Czyli Francja, no to wiadomo, motor integracji europejskiej razem z Niemcami, Francja to południe, czyli Włochy, Hiszpania, Francja to Belgia, Benelux,
Natomiast wydaje mi się, że Macron rzeczywiście włożył sporo wysiłku w to, żeby sięgnąć również do tych takich nieoczywistych europejskich koalicjantów, do Skandynawów i również do Europy Środkowej. Także były dosyć liczne próby wizyty i próby, jeśli chodzi o wspólną agendę z państwami Europy Środkowej, ze Słowacją, ze Słowenią, nawet w jakimś stopniu z Czechami, z krajami bałtyckimi, których oczywiście stanowisko względem Rosji jest mocno jednoznaczne i mocno jastrzębie. Więc powiedziałabym, że ta polityka nie jest taka jednoznaczna i że elity francuskie nie są monolitem i myślę, że jednak może tego nie widać na pierwszy rzut oka i nie widać tego z Polski, ale wydaje mi się, że jednak ta praca jakby uwrażliwiania na fakt, że Rosja jest dyplomatycznie mówiąc strategicznym rywalem, a nie strategicznym partnerem, że ta praca, jaką wykonują politycy naszego regionu, Wielkiej Brytanii też przez wiele lat, jakby nie poszła w przypadku francuskim na marne. Miejmy nadzieję, no ale grozi nam to, że sponsorowana przez Kreml Marine Le Pen, słaba finansowo, więc jeszcze bardziej wrażliwa na to sponsorowanie, może zostać prezydentką Francji i mieć decydujący wpływ na politykę tego kraju. Czytałem, że wyciekły jakieś maile, z których wynikało, że już za te 9 milionów euro Front Narodowy był naciskany przez Rosjan, żeby występować przeciwko Ukrainie. Co się może stać z polityką francuską i europejską, jeśli Marine Le Pen przejdzie władzę, ten kordon sanitarny, o którym pani mówiła, zostanie przerwany i osoba, która jest wrogiem pewnych podstawowych wartości Republiki Francuskiej, nagle zacznie rządzić Republiką Francuską? No, ja bym nie desperowała na tym etapie na pewno. To znaczy, po pierwsze, pamiętajmy, że podobne czarne myśli mieliśmy w 2017 roku. Nie zmaterializowały się one, chociaż wielu komentatorów, zwłaszcza po prawej stronie sceny politycznej w Polsce, mówiło, że no, teraz to przegrała, ale w 2022 to na pewno wygra. Jest mnóstwo danych i mnóstwo, które na to nie wskazują i jednocześnie sporo wątpliwości. Kilka elementów, poza tym, że nic nie jest przesądzone. No, po pierwsze, nawet jeśli założymy, że Marine Le Pen wygra wybory prezydenckie, to nie oznacza jeszcze, że ten kordon sanitarny padnie. Oczywiście, że prezydent we Francji ma znacznie szersze kompetencje niż w Polsce, natomiast Marine Le Pen, nawet jeśli wygra wybory prezydenckie, nie ma szans wygrać wyborów do Zgromadzenia Narodowego, nie ma szans na realne sprawowanie władzy w regionach, co ma też swoje przełożenie na Senat. W związku z tym, nawet jeśli Marine Le Pen wygrałaby wybory prezydenckie, to mamy taką sytuację tak zwanej koabitacji, która znacznie ogranicza możliwości działania prezydenta, nawet w systemie Republiki Francuskiej. Po drugie, tak naprawdę poglądy Marine Le Pen, czyli tak jak możemy oceniać jej działania, jej potencjalne działania na podstawie tego, co mówi, tak, w dużej mierze, ponieważ poza funkcją eurodeputowanej, gdzie głównie dużo mówiła, ale niewiele robiła, co wynika też z logiki funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i z faktu, że jej frakcja zawsze była marginalna, no to tak na dobrą sprawę możemy tylko oceniać to, co mówi. A to, co mówi, się mocno zmienia. To znaczy, pamiętajmy, że jeszcze w 2016, na początku 2017 roku Marine Le Pen jasno mówiła, że ona będzie wyprowadzać Francję ze strefy euro. Kiedy się okazało, że nie ma poparcia Francuzów dla wyprowadzania Francji ze strefy euro, już w debacie z Macronem przed drugą turą wyborów w 2017 roku Marine Le Pen mówiła, że w sumie to ona nie będzie wyprowadzać, ale może zapyta Francuzów, co oni na ten temat myślą. Potem kompletnie wycofała się z kwestii wyprowadzania Francji ze strefy euro.
Od wielu lat Marine Le Pen jakby jednoznacznie, znaczy prowadzi taki jednoznaczny kurs tego, co Francuzi nazywają dédiabolisation, czyli takiej dediabolizacji wizerunku swojego i swojej partii. I te jej poglądy stają się, no, można powiedzieć, coraz bardziej mainstreamowe, tak? W związku z tym tak naprawdę trudno, wydaje mi się, w tym momencie jednoznacznie przewidywać, jaka byłaby polityka Marine Le Pen jako prezydentki Francji, plus myślę, że to oczekiwanie, to o czym mówiłam na początku, czyli i możemy to troszeczkę jednak porównać, myślę też do, w jakimś stopniu, chociaż to też różne systemy, do prezydentury Donalda Trumpa, że jednak ten taki system tych ograniczeń jakby tworzonych przez instytucje państwowe, instytucje demokratyczne w przypadku Stanów Zjednoczonych przez Kongres, no i oczywiście też w analogicznym przypadku przez Parlament Francuski, jednak mogłyby stać na straży tych takich zasad Republiki i też tych głównych linii francuskiej polityki zagranicznej. No cóż, ta analogia, którą się pani posłużyła, jest częściowo uspokajająca, a częściowo przerażająca, bo Donald Trump nie wprowadził w Stanach Zjednoczonych tyranii na wzór kremlowski, ale doprowadził do czegoś w rodzaju zimnej wojny domowej, która podzieliła amerykańskie społeczeństwo na dwa wrogie ugrupowania. To się często przekłada wręcz na podział terytorialny. W Stanach się mówi o drugiej wojnie secesyjnej, chociaż ten podział nie jest tak, nie odzwierciedla tego z czasów wojny secesyjnej, ale oni to, no jakby wojna secesyjna jest bardzo ważną częścią ich historii, więc to im od razu przychodzi do głowy. I kiedy tak sobie myślę, patrzę na inne przykłady, co robi... Każda analogia jest troszkę ułomna, także ja, mi chodziło tutaj przede wszystkim o taki system, jak w Stanach się mówi o systemie checks and balances, tak? Czyli o takim systemie instytucjonalnych ograniczeń, gdzie nawet jeśli jedna instytucja jest przejmowana przez lidera politycznego czy siłę polityczną, która dąży do destrukcji tej instytucji, to jednak pozostałe instytucje są w stanie bronić integralności tego systemu. Natomiast no, oczywiście porównywanie społeczeństwa amerykańskiego czy francuskiego no, nie wchodzi w grę, bo to są jednak zupełnie, zupełnie różne podziały, choć oczywiście ten efekt polaryzacji działa i ten efekt polaryzacji również we Francji między chociażby tak miastami, czyli tymi kosmopolitami z miast, a tymi powiedzmy narodowcami z peryferii, to też jest coś, co widać. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to jednak ten poziom polaryzacji, co w Stanach Zjednoczonych, i ma on też jednak troszeczkę inną naturę. No, Francja jest narodem mocno zjednoczonym kulturowo, poprzez silne państwo, jakby przez 200 lat Francuzi nad tym pracowali, ale tak pomyślałem sobie też o Wielkiej Brytanii, trzecie, jeszcze inne zupełnie społeczeństwo, ale i tam widać podobną sytuację jak w Stanach Zjednoczonych. Można powiedzieć tak, co robi polityk sponsorowany przez Rosję, czy wspierany przez Rosję, kiedy nie jest w stanie zaprowadzić w swoim kraju tyranii? Wtedy zaprowadza chaos. No, to, co zrobił Boris Johnson i to, co zrobili wcześniej też wspierani przez Rosję brexitowcy, bo nie sam Johnson przecież do tego doprowadził i to się nie zaczęło od jego rządów, ale on jest tak tutaj, jakby można powiedzieć, ostatecznym wykwitem tego chaosu. To, co zrobił Boris Johnson, też może doprowadzić no, do rozpadu terytorialnego Zjednoczonego Królestwa. W Szkocji właściwie czekają na koniec pandemii, tylko żeby się zabrać za swoją secesję. No i oczywiście mamy problem Irlandii, mamy problem Irlandii Północnej, prawda? I ostatecznie fakt, że w tym dylemacie Brexitu, czy trylemacie Brexitu, czy Unia, czy Wielka Brytania ma pozostać w Unii Celnej, czy może inaczej, czy Zjednoczone Królestwo ma pozostać w Unii Celnej,
czy wyspa Wielka Brytania ma pozostać w Unii Celnej i gdzie ma być ta granica celna, czy na granicy Irlandii i Irlandii Północnej, czy na morzu między wyspami, prawda? No to jest oczywiście tutaj to rozwiązanie, które ostatecznie przyjęto, czyli de facto no, częściowe oddzielenie Irlandii Północnej w tym wymiarze handlowym i celnym od pozostałej części, czy głównej części Zjednoczonego Królestwa, oczywiście też tutaj rodzi pytania. Znaczy ja myślę, że to, co jest ciekawe w przypadku brytyjskim, to nawet już abstrahując od Borisa Johnsona, spojrzenie na to, co było wcześniej. To znaczy mamy sytuację, kiedy taki punkt może zwrotny był taki słynny speech Davida Camerona z stycznia 2013 roku, kiedy on zapowiedział referendum. No i wszedł, czyli inaczej, zaproponował Brytyjczykom, że zrobi referendum, jeśli go wybiorą, jeśli zagłosują na konserwatystów w kolejnych wyborach. To znaczy oczywiście to tak nie było postawione, natomiast na to de facto wyszło. I ta obietnica tego referendum, tak, która uruchomiła tą całą dynamikę, była takim momentem kluczowym, ale pytanie jest, dlaczego David Cameron tę obietnicę złożył? No złożył ją dlatego, że miał nadzieję na zaprowadzenie porządku i kontroli w szeregach partii konserwatywnej, gdzie ci tak zwani backbenchers, tak, czyli ci posłowie z dalszych ław w Izbie Gmin, no, grozili buntem, tak, względem premiera i tego mainstreamu partii konserwatywnej. A z czego to wynikało? No to wynikało właśnie z ofensywy UKIP-u i Nigela Farage'a, który jakby z prawej strony, tak, zachodził konserwatystów z takim jednoznacznym przekazem dotyczącym wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co zmusiło przynajmniej część konserwatystów do licytowania się z Farage'em, kto da więcej. No, efekt był taki, że Farage'a rzeczywiście udało się zmarginalizować, natomiast no, tak naprawdę to Farage, nie robiąc tego personalnie, de facto przejął, czy agenda Farage'a przejęła partię konserwatywną, więc to jest i uruchomiła pewną dynamikę, tak, która doprowadziła konserwatystów do punktu, w którym są, i Wielką Brytanię do punktu, w którym jest. Więc to oczywiście można się zastanawiać, na ile właśnie z podobną dynamiką możemy mieć do czynienia na przykład we Francji, tak? Znaczy ja nie chcę tutaj, to jest jakiś rodzaj hipotezy i nie chcę absolutnie twierdzić, że Francja idzie w ślady Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o to, co dzieje się na scenie politycznej. Natomiast no, wydaje się, że mamy do czynienia w jakimś wymiarze z mechanizmem, który jest dość podobny, tak? Czyli przejmowaniem, czyli próbą przejmowania przez partie te mainstreamowe, przynajmniej części agendy radykalnej prawicy, po to, żeby tę radykalną prawicę zmarginalizować i utrzymać władzę. Problem polega na tym, że jak pokazuje przykład brytyjski, no nie zawsze się to udaje, albo udaje się w sensie utrzymania władzy, bo partia konserwatywna władzę utrzymała, ale konsekwencje tego są dość niewesołe. Więc mamy taką sytuację, że Rosjanie i sponsorowani przez Rosjan politycy wmawiają wyborcom istnienie nieprawdziwych lub rozdmuchanych wrogów, na przykład muzułmanów, a politycy mainstreamu, politycy głównego nurtu podchwytują te hasła, zamiast powiedzieć: nie, nie, czekajcie, przecież my mamy prawdziwych wrogów, Rosjan i polityków opłacanych przez Rosjan, którzy chcą zdestabilizować, chcą rozwalić od środka nasze państwo, naszą demokrację. Dla mnie to jest trochę niesamowite. To mi przypomina to, co mówił kiedyś Lenin o kapitalistach, że oni, mówił, kapitaliści jeszcze sprzedadzą nam sznurek, na którym my ich powiesimy. No, ta dynamika polityczna rzeczywiście no, może miejscami budzić grozę, natomiast no, myślę, że z jednej strony mamy rzeczywiście do czynienia z tą logiką jakby prób przejmowania postulatów konkurentów politycznych, tak? No ale z drugiej strony w przypadku
W przypadku Francji akurat myślę, że ta poprzednia kampania Emmanuela Macrona jasno pokazała, że jednak ta pozytywna, taka proeuropejska, otwarta, liberalna agenda jednak była dość z dużym sukcesem promowana, no bo ostatecznie Emmanuel Macron wygrał wybory i te wątki rosyjskie rzeczywiście pojawiały się jako jeden z elementów argumentacji, natomiast rzeczywiście jest tak, że trudno oczywiście mówić o tym, że za wszystkie nieszczęścia gospodarcze i społeczne, jakie mają miejsce w poszczególnych krajach, czy w tym przypadku we Francji, odpowiada wyłącznie Rosja i inspiracje rosyjskie, to znaczy niewątpliwie jest tak, że trudności społeczne, gospodarcze czy trudności o charakterze kulturowym są wykorzystywane przez rosyjskie siły polityczne. No niemniej jednak jakby klucz, myślę, leży i chyba takie jest jednak myślenie wielu polityków, klucz leży w rozwiązywaniu realnych problemów. Natomiast oczywiście w pandemii jest to niewątpliwie trudniejsze i wydaje mi się, że to, co jest problemem jakby takim zupełnie, zupełnie kluczowym i co Rosja świetnie wykorzystuje, w pandemii wyraźnie widać spadek zaufania do nie tylko do decydentów, do decyzji podejmowanych przez władze państwowe, nosić maseczki, nie nosić maseczek, jakie maseczki i tak dalej, szczepić się, nie szczepić, ale również spada zaufanie do wiedzy, spada zaufanie do nauki i w związku z tym coraz więcej ludzi znajduje się w sytuacji, że tak naprawdę nie wie, komu ufać i nie ma poczucia, że jakieś źródło informacji albo jakiś rodzaj wiedzy jest bardziej wiarygodny. I to jest chyba to, co jest największym niebezpieczeństwem. Wydaje mi się, że w tej swojej ostatniej książce Peter Pomerantsev dosyć dobrze też o tym pisze, ale nie tylko on, że sytuacja, w której, że to tak naprawdę nie chodzi o to, czy jakiś przekaz, jakiś rodzaj propagandy zwycięży, bo jest bardziej przekonujący. Tak naprawdę wystarczy sytuacja, w której wszystkie przekazy będą traktowane jako tak samo niewiarygodne. Czy będzie to przekaz rosyjski, czy będzie to przekaz, czy inspirowany przez rosyjskie ośrodki władzy, czy będzie to przekaz rządowy w Polsce czy we Francji, czy będzie to przekaz naukowców, którzy pracują nad szczepionkami, czy będzie to przekaz organizacji pozarządowych, które na przykład lobbują na rzecz bardziej proekologicznej polityki itd., itd. No, w momencie, kiedy zakwestionujemy wszelkie kryteria wiarygodności i zakwestionujemy wiarygodność przekazów pochodzących ze wszystkich źródeł, no to tak naprawdę to jest ten kluczowy moment chaosu, który jest najbardziej niebezpieczny. No powiedziała teraz Pani bardzo wiele bardzo ważnych rzeczy. Jest znakomita książka. Więc że muszę coś powiedzieć na koniec. Jest znakomita książka Grzegorza Rzeczkowskiego, Katastrofa posmoleńska, bo u nas, zanim była pandemia, u nas była katastrofa smoleńska i Rosjanie nie zawahali się przed wykorzystywaniem antyrosyjskich teorii spiskowych, tylko po to, żeby podważać w Polkach i Polakach wiarę w ustalenia naukowców i do tego posłużono się też katastrofą smoleńską. Istotne było nie to, że zwolennicy teorii smoleńskich oskarżają Putina, tylko to, że podważają wiarę w ustalenia oficjalne i,
i naukowe. Oczywiście to też nie jest coś, co się zrodziło za sprawą Rosji. Są badania naukowców z Uniwersytetu w Georgetown, którzy też z tych badań wynika, oni badali ruchy antyszczepionkowe, z tych badań wynika, że to też jest coś, co się narodziło poniekąd samo. Natomiast Rosjanie szybko się zorientowali, że to jest świetne narzędzie i zaczęli podsycać ten spór i eskalować go, zresztą po obu stronach. Rosyjskie trolle występowały jako ci, którzy mówili, że szczepionki zabijają, jak również jako ci, którzy mówili, że antyszczepionkowców trzeba rozstrzelać, bo rozsiewają epidemię. Chodziło o to, żebyśmy przestali myśleć i zaczęli się nawzajem nienawidzić. Jednak widzę też, bo to wygląda jak taka spirala absolutnie negatywna, bez szans, ale ja z drugiej strony widzę szansę na pozytywne sprzężenie zwrotne. Zastanawiam się, kiedy politycy wreszcie wpadną na ten pomysł. To jest prawda, że Kreml jest silny naszymi słabościami i musimy te słabości zwalczyć, żeby nabrać odporności na zewnętrzne manipulacje, ale z drugiej strony świadomość zewnętrznego zagrożenia stawia ludzi na baczność, powoduje nagle, może spowodować, że urzędnicy i działacze zaczną bardziej się starać, żeby zniwelować na przykład przepaści i różnice społeczne. Przedsiębiorcy przypomną sobie, że jednak należy płacić te podatki, żeby to państwo jakoś funkcjonowało. Zastanawiam się, kiedy zrozumiemy, że już jesteśmy w stanie zimnej wojny, ale przypomnijmy też sobie, że zimna wojna wcale źle nie zrobiła Zachodowi. Zimna wojna spowodowała, że Zachód stał się socjaldemokratyczny. Więc spytam panią na koniec. Bardzo dobrze mi się rozmawia, stąd od razu przechodzę. Ale możemy przejść na ty, na antenie, to takie... Dziękuję bardzo. Spytam cię, czy widzisz szansę na taką pojawienie się takiego lub podobnego pozytywnego rozwoju sytuacji we Francji? Znaczy, to często jest tak, że mamy nadzieję, że jakiś wielki kryzys będzie stanowił kubeł zimnej wody i w związku z tym będzie można jakby zmienić dość radykalnie politykę i wszyscy będą żyli długo, długo i szczęśliwie. No, obawiam się, że aż tak prosto i łatwo to nie wygląda. To znaczy, jeśli spojrzymy nawet troszeczkę wyżej niż Francja, czyli Unia Europejska, wydaje mi się, że jednak niezależnie od tego, jak bardzo krytykujemy Unię Europejską za tę historię ze szczepionkami, czy zamawiali wcześniej, czy później, czy za drogo, czy za tanio, nieważne. Natomiast niewątpliwie to, co się udało zrobić w pandemii, to dokonać jednak jak na Unię Europejską bardzo dużego kroku, czyli wynegocjować ten fundusz odbudowy i to wspólne zadłużenie, gdzie jednak Francuzi i Emmanuel Macron osobiście byli jednym z głównych inicjatorów tej formuły. Więc jakby to pokazuje, że jednak w kryzysie jesteśmy w stanie się mobilizować na rzecz rozwiązań, które w innej sytuacji byłyby niemożliwe. Bo przecież Niemcy od czasów kryzysu w strefie euro mówili, że jakby wspólne zadłużenie mowy nie ma, tak? A to jest oczywiście wspólne zadłużenie takie teoretycznie jednorazowe i nie aż takie wielkie i nierozwiązujące oczywiście wszystkich problemów makroekonomicznych w Unii Europejskiej, ale jednak jest to taka troszeczkę metoda, i to jest może mój optymizm, takiej stopy w drzwi, tak? Więc jeśli stworzymy jakieś rozwiązanie na małą skalę, to jest dużo większa szansa, że ono już z nami pozostanie i będzie rozwijane. Także to jest oczywiście ten poziom europejski, natomiast jeśli chodzi o samą Francję, no to przed pandemią była mowa o tym, że no Francja musi zreformować swoją gospodarkę, że ta gospodarka jest ociężała, nieelastyczna, że przedsiębiorcy cierpią, pracownicy niby mają przywileje, ale też cierpią. I należy to po prostu porządnie, strukturalnie zreformować, taki plan Balcerowicza dla Francji. Do planu Balcerowicza nie było, były takie reformy dosyć
powiedziałabym, połowiczne, ale jednak były. I przed wybuchem pandemii gospodarka francuska może nie jakoś szczególnie wyraźnie, ale jednak się odbiła. I rok 2019 był dla francuskiej gospodarki dość dobry. To znaczy oczywiście z naszej polskiej perspektywy, gdzie nasi rządzący się chwalą naszym ogromnym wzrostem, tak, to te 10% francuskiej gospodarki wydaje się, że wiosny nie czyni, ale jednak było to odwrócenie pewnej tendencji i widać było pozytywne rezultaty. No problem polega oczywiście na tym, że pojawiło się coś, co no, część oczywiście decydentów i naukowców no, przewidywała możliwość przyjścia tego typu zagrożenia jak pandemia, no ale nie funkcjonowało to w powszechnym odbiorze społecznym, więc niewątpliwie gospodarka francuska na pandemii bardzo ucierpiała z wielu względów, ze względów oczywistych, takich jak ważny sektor turystyczny, ale również z innych względów. No i tutaj rzeczywiście trudno mi tak naprawdę w tym momencie przewidywać, jak to się potoczy i jakie będą no, średnio i długoterminowe konsekwencje pandemii, jak to będzie wyglądać w 2022 roku, jaka będzie ocena Francuzów, jeśli idzie o to, jak państwo francuskie ostatecznie sobie z różnymi aspektami, czy zdrowotnymi, czy gospodarczymi pandemii poradziło. Natomiast no, niezależnie od tych sondaży, o których zaczęliśmy i które wydają się alarmujące, ja zachęcam raczej do śledzenia tego, co się dzieje we Francji, niż do wpadania w jakieś bardzo defetystyczne nastroje. Dziękuję ogromnie za ten optymistyczny akcent, za wszystko. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy. Rozmawialiśmy z doktor habilitowaną Agnieszką Cięciarą, profesorką Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję. A my za chwilę porozmawiamy sobie nie o Danielu Obajtku nawet, który był bohaterem ostatnich dni, ale o jego bliskich kolegach z zarządu i rady nadzorczej wielkiego polskiego koncernu paliwowego Orlen, który, przypomnę, staje się też właśnie koncernem medialnym na wzór rosyjski, gdzie wielki koncern paliwowy Gazprom ma swoją spółkę Gazprom Media. O tym porozmawiamy sobie za chwilę, ale najpierw, żebyśmy mogli przetrawić i przemyśleć to, co usłyszeliśmy teraz o Francji, poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator, której bardzo dziękuję za prowadzenie tego programu od strony technicznej. Poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o jakieś 5, a może nawet 6 minut muzyki. Przy tobie liza za grodą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę w boku. Przy tobie liza za grodą, lekarz leczył żywą wodą. Żywą wodą, przy tobie liza za zagrodą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Była Hanna przecudowna kobieta, kochał Hannę wędrowny poeta, lecz się panu Bogu spodobała, zabrał poetę do siebie, znikło wędrowne ciało, dusza dawno już w niebie. Twardą łówkę pić, aż się pojawił dobry człowiek i tak Hanusi biednej rzekł.
za zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę wokół, kolkę wokół. Był piekarczyk bardzo ładny, aniołek grzecznie kochał Jadwigę Gąsiorek, lecz ta Jadwiga podła była, strasznie kochanka zdradziła, chciała. Prawdą żywą, piekarza za zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę wokół, kolkę wokół. Czy to bieli za zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Witam wszystkich, którzy dołączyli teraz. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają, słuchają, komentują, lajkują, udostępniają i oczywiście wspierają nas finansowo, bo nie mamy sponsorów biznesowych ani państwowych. Jesteście naszymi jedynymi sponsorami. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję, bo bez tych wpłat nie moglibyśmy nadawać i mówić. Tutaj znajdziecie, tutaj usłyszycie i zobaczycie fakty oraz opinie, których przeważnie w innych mediach nie spotkacie. Będziemy o takich faktach teraz mówić, będziemy mówić o zarządzie wielkiego koncernu paliwowego Orlen. Bohaterem mediów stał się ostatnio prezes tego koncernu, Daniel Obajtek, który najpierw został ogłoszony podczas strasznie żenującej ceremonii, został ogłoszony człowiekiem wolności, Napoleonem, bohaterem. Już wcześniej Jarosław Kaczyński nazywał go kimś, kto ma dar od Boga, niezwykły dar. Potem Gazeta Wyborcza opublikowała taśmy, na których słychać, jak Daniel Obajtek przeklina, jakby to powiedzieć, w sposób no naprawdę nadmierny, a poza tym przede wszystkim łamie prawo, ponieważ będąc wójtem, przedstawicielem władzy terytorialnej, równocześnie zarządza spółką, do czego nie ma prawa, co jest złamaniem polskiego prawa.
Nastąpiła tutaj taka, można powiedzieć, małe zawirowanie na scenie politycznej. Niektórzy się spodziewali, że te taśmy, nawet nie ze względu na łamanie prawa, bo niestety to nas już nie wzrusza, tylko ze względu na natłok wulgaryzmów i na to, że mowa na tych taśmach jest o tym, jak Daniel Obajtek próbuje zniszczyć swojego wuja. Więc wielu komentatorów miało nadzieję, że to w jakiś sposób poruszy serca wyborców PiS i uzmysłowi im, że partia, którą pokochali i którą wspierają, jest bandycką grupą przestępczą. To oczywiście były naiwne nadzieje, ponieważ twardy elektorat PiS niezwykle mocno utożsamił się z tą partią i wierzy, że ta partia jest dobra, a wszyscy naokoło są źli. Jeśli partia wyrządza komuś zło, to znaczy, że czyni dobrze, bo ten ktoś na pewno jest zły, jeśli partia mu czyni zło, a złym ludziom należy wyrządzać zło. Taka to jest mniej więcej logika i z tej logiki wyjście jest bardzo trudno, to znaczy jest wyjście, należy uzmysłowić jak największej ilości Polek i Polaków, że PiS nie jest partią naszą, ani nie jest nawet partią polską, w tym sensie, że nie realizuje polskiej racji stanu, tylko realizuje interesy wrogiego mocarstwa, interesy swoje własne przede wszystkim, ale również interesy wrogiego mocarstwa, które są zbieżne z interesami PiS, ponieważ to wrogie mocarstwo chce, żeby PiS w Polsce rządził, niszczył naszą demokrację i niszczył wszystko to, co w Polsce przypomina Zachód lub nowoczesne społeczeństwo. Nie ma tego dużo, ponieważ tak jak mówiliśmy z panią Agnieszką Cianciarą, z Agnieszką Cianciarą, bo przyszliśmy na ty. Rosja, to wrogie mocarstwo, jest silne naszymi słabościami. Gdyby Polska nie była tak bardzo zacofana, jak jest niestety, i jakby to powiedzieć, przednowoczesna, może to jest bardziej poprawne słowo, gdyby Polska nie była tak bardzo przednowoczesna, to trudniej byłoby Rosji nas destabilizować, ale jesteśmy przednowocześni, a Rosjanie robią wszystko, żebyśmy się stali jeszcze bardziej przednowocześni, jeszcze bardziej zacofani, żeby nastąpił u nas regres do anarchofeudalizmu, czyli do tego stanu, w którym byliśmy pod koniec XVIII wieku, kiedy to staliśmy się ofiarą, zdobyczą Rosji. I o to właśnie chodzi, żeby historia się powtórzyła, a PiS robi wszystko, żeby tak właśnie się stało. Kiedy zaczęła się cała ta historia z Danielem Obajtkiem, pomyślałem sobie, że czas najwyższy zobaczyć, kto zasiada w zarządzie Orlenu. Od pewnego czasu o tym myślałem, ale nie miałem na to czasu właśnie, ponieważ jak wiecie, zajmuję się Tadeuszem Rydzykiem bardzo intensywnie. Już niedługo powinien wyjść pierwszy tom książki, którą napisałem na temat Tadeusza Rydzyka. Tutaj widać na ekranie link do zbiórki. Możecie nadal wpłacać na stypendium ufundowane przez Fundację Arbitror, którego przeznaczeniem tego stypendium jest sfinansowanie moich prac nad tą książką. W tej chwili są już to prace redakcyjne. Tutaj widać adres zrzutka.pl/z/Rydzyk Nieznany, bo tak sobie roboczo nazwaliśmy tę książkę Rydzyk Nieznany, ale nazwiemy ją, będzie się nazywać inaczej, będzie mieć ciekawszy tytuł. Podjęliśmy taką decyzję razem z prezesem wydawnictwa po tym, jak się zorientowaliśmy, że treść tej książki każe jej nadać inny tytuł, a treść jest tak obfita, znaleźliśmy tyle materiałów, że trzeba było tę książkę podzielić na dwa tomy. Dzisiaj zakończyłem pewien etap prac redakcyjnych i mogłem się przyjrzeć, rzucić okiem na
zarząd Orlenu i zobaczyć, kto w tym zarządzie zasiada, oprócz oczywiście słynnego prezesa Daniela Obajtka. Jego poczynania są oczywiście bardzo interesujące. Ja jednak zawsze jestem takiego zdania, że więcej o człowieku niż jego słowa mówią jego czyny i osoby, którymi się otacza. I na przykład w zarządzie Orlenu zasiada menedżer o nazwisku Armen Artwich, który w tym zarządzie jest nawet określony jako członek zarządu do spraw korporacyjnych. Zapewne zastanawiamy się, co to znaczy. Co to znaczy, że ktoś jest członkiem zarządu do spraw korporacyjnych i na czym polega właściwie jego odpowiedzialność? I odpowiedź znajdziemy w tygodniku Polityka. Między innymi poproszę o skan numer 1. Przygotowałem sobie skany do dzisiejszej transmisji. To jest właśnie fragment artykułu, który można znaleźć na stronie tygodnika Polityka, na stronie polityka.pl. Tutaj widzimy, że widzimy właśnie, kim jest, a właściwie co robi w spółkach Skarbu Państwa Armen Artwich. To Polityka pisze, że Armen Artwich jest rekordzistą na liście, który wpłacił tyle, ile pozwala limit, 56 250 zł. To Armen Artwich, członek zarządu Orlen, zasiada też w Radzie Nadzorczej LOT. Co to znaczy? Na kogo wpłacił? Komu wpłacił Armen Artwich te 56 250 zł? Na partię rządzącą, na PiS. Jedną z bardzo ważnych funkcji członka zarządu do spraw korporacyjnych Armena Artwicha jest to, że dostaje dużo pieniędzy z tej spółki Skarbu Państwa, a potem przekazuje je partii rządzącej PiS. Skąd Armen Artwich znalazł się we władzach Orlenu? Być może takie pytanie nas nurtuje, no może się zastanawiamy na przykład. Może ktoś z nas chciałby też zostać takim członkiem zarządu Orlenu do spraw korporacyjnych. Dostaje się dużo pieniędzy, potem te dużo pieniędzy trzeba oddać partii rządzącej, ale jak mówi ludowe przysłowie, młynarz nie swoją mąkę miele, a umączy się, czyli zawsze tam z tych setek tysięcy przekazywanych partii zawsze coś w rękach może zostanie, prawda? Więc w jaki sposób rodzi się pytanie, na pewno w niejednej głowie, w jaki sposób Armen Artwich dostał się do władz Orlenu. Skąd się wziął Armen Artwich? I teraz poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o drugi skan. To jest również fragment artykułu z tygodnika Polityka. Otóż Armen Artwich przez 5 lat do 2016 roku pracował w Banku Zachodnim BZWBK, w Banku Zachodnim WBK, którego prezesem był Mateusz Morawiecki. Potem poszedł za Morawieckim do Ministerstwa Rozwoju. Był przedstawicielem Morawieckiego w Komisji Nadzoru Finansowego. Potem został szefem Departamentu Prawnego w Kancelarii Premiera, znowu Morawieckiego. A we wrześniu 2018 roku powołano go do zarządu Orlenu. Co nam to mówi? Nie wiem, zapewne Państwo słyszeli albo czytali, ponieważ media od pewnego czasu się rozpisują, a komentatorzy, publicyści, także komentatorzy internetowi się już nawet rozpisują bardzo od pewnego czasu o tym, jakoby Daniel Obajtek był wrogiem Mateusza Morawieckiego, jego rywalem, konkurentem. Czytamy, słyszymy, jakoby Daniel Obajtek miał zastąpić Mateusza Morawieckiego na stanowisku premiera. A tutaj tuż obok Daniela Obajtka znajdujemy kogoś, kto ewidentnie jest lub był człowiekiem Mateusza Morawieckiego. Oczywiście być może jest tak, że Armen Artwich w pewnym momencie zdradził Mateusza Morawieckiego, kiedy już znalazł się w Orlenie. Może jest tak, że Morawiecki posłał Artwicha do Orlenu, żeby pilnował tam domniemanego rywala
Obajtka. Oczywiście jedno tutaj widać, tu może widać tu pewną sprzeczność, ale obecność Artwicha w zarządzie Orlenu nie wyklucza całkowicie tej, nie każe nam, jakby to powiedzieć, od razu sfalsyfikować, potępić tej teorii, według której Obajtek miałby być rywalem Morawieckiego. Jeśli chodzi o pana Artwicha, to odnotowałem jeszcze jedną ciekawą okoliczność. Otóż pan Artwich w 2015 roku, i tu poproszę o skan numer 3, pan Artwich w 2015 roku pojechał do Mińska na Białorusi, czyli do stolicy łukaszenkowskiej Białorusi, do stolicy białoruskiego reżimu. Widzimy go na zdjęciu, tam się odbyła konferencja. Tutaj na dole cyrylicą widać, napisane jest Armen Artwich, a obok w nawiasie Warszawa, ponieważ on tam jako reprezentant poniekąd naszego kraju występował. Ta konferencja dotyczyła diaspory ormiańskiej i losów Ormian, ponieważ pan Armen Artwich jest Ormianinem. Ormianie są w Polsce od wieków. Jest to naród, który ma niemal właściwie 3000 lat historii, tradycji, kultury, i ich obecność dla Polski była zawsze cenna. Byli, można powiedzieć, cennym nabytkiem i kulturowym, i gospodarczym, bo to naród o wielkich tradycjach kupieckich, dzisiaj powiedzielibyśmy biznesowych. No więc trudno się z jednej strony dziwić, że pan Artwich pojechał na taką konferencję. Nie on zresztą jeden, byli tam jacyś naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. No ale powiedziałbym, że jest to dosyć nieostrożne, ponieważ konferencje, które się odbywają na Białorusi, mają to do siebie, że służą Białorusi, a właściwie nawet nie Białorusi, bo Białoruś, jak wiemy, ma dosyć swojego reżimu. One służą białoruskiemu reżimowi. Widziałem polskich naukowców, którzy jechali na Białoruś przekonani, że tam właśnie niosą pochodnie cywilizacji zachodniej i podgryzają reżim Łukaszenki, i opowiadali mi w zachwycie, jakie prowadzili analityczne rozmowy na przykład z fascynującymi Rosjanami, którzy też przyjechali na Białoruś. A potem sobie sprawdzałem tych Rosjan, z którymi oni rozmawiali, i okazywało się, że to są rosyjscy dyplomato, dziennikarzo, agenci, ludzie wyspecjalizowani w zdobywaniu informacji. Dlatego do konferencji na Białorusi podchodziłbym z wielką ostrożnością. Ale nie tylko pan Armen Artwich jest we władzach Orlenu. W Radzie Nadzorczej Orlenu znajdujemy Jadwigę Lesisz. Poproszę teraz o skan numer 4. To te skany, które pokazuję teraz, ten skan, który teraz pokażę, to jest skan z serwisu rejestr.io, który jest oparty na Krajowym Rejestrze Sądowym. No i na tym skanie widzimy, że pani Jadwiga Lesisz no nie ma dosyć imponującej kariery biznesowej. Zanim trafiła do polskiego koncernu naftowego Orlen, była członkiem zarządu i wspólniczką w firmie Osada Zdrowy Dom. Osada Zdrowy Dom. Łatwo się domyśleć, że chodzi o jakąś deweloperkę. A z kim pani Jadwiga Lesisz w tej firmie zapewne deweloperskiej, chociaż nie, bo w tej chwili zajrzałem sobie do Krajowego Rejestru Sądowego, widzę, że Osada Zdrowy Dom zajmowała się produkcją wyrobów z drewna, korka i słomy oraz produkcją artykułów spożywczych. No dobrze, więc firma Osada Zdrowy Dom. Z kim pani Jadwiga Lesisz w tej firmie od korka, słomy i artykułów spożywczych działała, zanim trafiła do Orlenu?
Poproszę o kolejny skan. O skan to będzie już skan numer 5. Poproszę naszą realizatorkę Asiator o skan numer 5. I co się okazuje? Okazuje się, że ta firma Skorka i Słomy, ona już nie istnieje, została zlikwidowana, dlatego mówię w czasie przeszłym. Okazuje się, że ta firma Skorka i Słomy była firmą rodzinną. Wspólnikami byli Jadwiga Lesisz i starszy od niej Cezariusz Lesisz, starszy, jeśli dobrze pamiętam, o kilkanaście lat. Cezariusz Lesisz, który podobnie jak pani Jadwiga Lesisz był też w tej firmie wspólnikiem, potem został jej likwidatorem. Kim jest Cezariusz Lesisz? To dobre pytanie. Odpowie nam na nie encyklopedia, no powiedzmy, tak to nazwijmy, encyklopedia. Odpowie nam na to pytanie strona internetowa związana z Instytutem Pamięci Narodowej, zawierająca życiorysy członków Solidarności Walczącej. Organizacji podziemnej z czasów komunizmu, która jednak rozbijała jedność antykomunistycznego podziemia, organizacji, której założycielem i liderem był Kornel Morawiecki, ojciec Mateusza Morawieckiego. Tak się składa, że Cezariusz Lesisz również działał w tej organizacji, w organizacji Solidarność Walcząca. Poproszę teraz o skan. Poproszę o skan numer 6, tak żebyśmy mogli sobie popatrzeć na to, co nam ta strona mówi. Czytamy, że Cezariusz Lesisz urodził się w 59 roku w Wrocławiu. Był w latach 82-89, był współpracownikiem Kornela Morawieckiego, czyli ojca Mateusza Morawieckiego. I tu bardzo mamy ciekawy epizod. 31 sierpnia 82 roku został internowany przez komunistyczne władze, które było to w stanie wojennym. Opozycjonistów zamykano w tak zwanych ośrodkach internowania, czy też ośrodkach odosobnienia, jak to ładnie komuniści nazywali. Więc 31 sierpnia został internowany pan Cezariusz Lesisz, a 2 września został zwolniony. Więc mamy tu do czynienia z jakimś nie tyle internowaniem, co sprinternowaniem. To było najszybsze internowanie i zwolnienie, jakie widziałem w aktach SB, bo tak się składa, że losy pana Cezariusza Lesisza badałem nie tylko na tej stronie, którą teraz oglądamy, ale także w Instytucie Pamięci Narodowej sobie poczytałem jego akta. Więc mamy do czynienia z kimś, kogo komuniści zamknęli, a potem natychmiast zwolnili. Być może zrobili to dlatego, że postanowili go w ten sposób zastraszyć. Potem w następnych latach interesowali się intensywnie Cezariuszem Lesiszem. Przez następne 3 lata Cezariusz Lesisz był rozpracowywany przez SB, rozpracowywanie, czyli takie śledzenie człowieka powiązane z operacjami mającymi go prześwietlić lub złamać, lub zwerbować, lub zdemoralizować, to rozpracowywanie trwało do 85 roku. W 89 roku pan Lesisz wyjechał za granicę, a w 2011 wrócił. Na Twitterze można znaleźć informacje pochodzące od anonimowych źródeł, według których pan Lesisz miał w tych latach 89-2011 wracać do Polski, ale używać innego nazwiska. Nie udało mi się potwierdzić tych informacji. W 2011 roku, kiedy pan Lesisz wrócił albo wrócił na dobre do Polski, pan Lesisz zaczął wydawać czasopismo, które nazywało się Gazeta Obywatelska, Prawda jest ciekawa. Kto wydawał to czasopismo? Czasopismo to wydawał Kornel Morawiecki, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego.
Poproszę teraz o skan numer, jeśli dobrze pamiętam, 7. To jest właściwie nie tyle skan, co zdjęcie. To będzie zdjęcie ze strony, z jednej ze stron tej gazety, gazety wydawanej przez Kornela Morawieckiego. To była gazetka o niezwykle niskim nakładzie, w której Kornel Morawiecki atakował ostro Ukrainę, bronił rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, bronił prokremlowskiego prezydenta Ukrainy Janukowycza, który kazał mordować ludzi na Majdanie, a potem musiał uciec do Rosji. I w tej gazetce pojawiały się, tak jak widzimy, wielkie reklamy firmy Cedrop. Firma Cedrop to jest firma drobiarsko-wędliniarska, duża, porządna firma, przynajmniej z punktu widzenia porządna w tym sensie, że robiąca interesy na dość dużą skalę, i trochę musi zdumiewać to, że taka firma reklamowała się w gazetce, której prawie nikt nie czytał. Wygląda to raczej na nie tyle reklamę prowadzoną w celu zdobycia jakichś klientów, wygląda to raczej na zasilanie Kornela Morawieckiego, zasilanie finansowe Kornela Morawieckiego, reklama pochodzi z 2014 roku. W następnym roku Kornel Morawiecki stał się osobą wpływową, posłem, marszałkiem seniorem Sejmu i ojcem wicepremiera, a w następnych latach premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego firma Cedrop zasilała Kornela Morawieckiego pieniędzmi? Tego nie do końca, to nie do końca udało się stwierdzić. Natomiast tak się składa, że firma Cedrop jest nie tylko firmą drobiarsko-wędliniarską, jest także firmą paliwową. I poproszę tutaj o następny skan, skan numer 8. To jest skan ze strony internetowej firmy Cedrop, na którym widzimy jedną ze stacji benzynowych i czytamy, że na tych stacjach firma Cedrop prowadzi sprzedaż hurtową propanu na cele grzewcze oraz oleju napędowego. I czytamy, że propan sprzedawany przez firmę Cedrop pochodzi z rafinerii w Rosji, Kazachstanie lub Norwegii. Czyli firma paliwowa importująca paliwo z Rosji i Kazachstanu sponsorowała gazetkę Kornela Morawieckiego, którą wydawał pan Cezariusz Lesisz. Osoba związana z panem Lesiszem znalazła się w zarządzie Orlenu. To jest pośrednie powiązanie, ale jednak istotne ze względu na kontekst polityczny całej sprawy. Ja nie chcę, żeby firmy importujące paliwa z Rosji sponsorowały naszych polityków i być może nawet jeszcze bardziej nie chcę, żeby osoby powiązane z takimi firmami miały swoich bliskich krewnych w zarządzie naszej polskiej firmy paliwowej. To nie koniec, jeśli chodzi o pana Lesisza i jego powiązania i powiązania polityczno-rodzinne wokół pana Cezariusza Lesisza. Poproszę o skan numer 9. To jest skan artykułu, to jest początek, taki rozbudowany nagłówek artykułu z portalu Onet. Czytamy w nim, że Kamila Andruszkiewicz, żona posła, później wiceministra Andruszkiewicza, błyskotliwą karierę zawdzięcza kontaktom swojego męża w otoczeniu premiera Mateusza Morawieckiego, ponieważ została prezesem Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Jak sama nazwa wskazuje, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu podlega komu, czemu? Agencji Rozwoju Przemysłu. Zaś prezes Agencji Rozwoju Przemysłu to Cezariusz Lesisz, który był bliskim współpracownikiem Kornela Morawieckiego, w ostatnich latach patrona posła Andruszkiewicza. Przypomnijmy może przy tej okazji, kim jest poseł Andruszkiewicz, poseł, później wiceminister.
Andruszkiewicz działał w ruchu narodowym, na wiecach krzyczał o tym, że Polska powinna handlować z putinowską Rosją i łukaszenkowską Białorusią. Pisały o tym media, poproszę o skan numer 10 teraz, już tak, to już skan numer 10, poproszę o skan numer 10. To jest skan artykułu z tygodnika Polityka, który podsumowywał tę antyzachodnią działalność wiceministra Andruszkiewicza. Między innymi w tym artykule czytamy, autor artykułu Grzegorz Rzeczkowski opisał między innymi to, o czym mówiły też inne media, czyli to, że węgierski niezależny think tank Political Capital określił Andruszkiewicza jako narzędzie Rosji. To tyle może o panu Lesiszu i jego powiązaniach. Wróćmy do zarządu, Orlenu. Nie tylko do zarządu, i do władz Orlenu, ponieważ teraz mowa będzie o Radzie Nadzorczej. W Radzie Nadzorczej znajdujemy Andrzeja Władysława Kapałę. W Radzie Nadzorczej Orlenu zasiada Andrzej Władysław Kapała. Też nie jest to menedżer o jakiejś wielkiej, długiej, wieloletniej karierze biznesowej. Właściwie trudno powiedzieć, dlaczego ten człowiek miałby być menedżerem czy też nadzorcą. On nie jest menedżerem, jest nadzorcą. No ale nadzorca też pełni bardzo ważną funkcję, więc nie wiadomo, dlaczego pan Andrzej Władysław Kapała miałby być nadzorcą Orlenu. Wcześniej działał w Stowarzyszeniu Centrum Edukacji Lokalnej we Wrocławiu. Działał w Biurze Porad Obywatelskich też we Wrocławiu. Być może Biuro Porad Obywatelskich, nazwa to sugeruje, pełniło bardzo ważne i zacne funkcje, ale praca w takim biurze niekoniecznie kogoś kwalifikuje do tego, żeby nadzorował nasz największy koncern paliwowy. I gdzie jeszcze znajdujemy pana Andrzeja Kapałę? Znajdujemy go w Stowarzyszeniu Solidarność Walcząca. Poproszę teraz o skan numer 11, żebyśmy mogli sobie zobaczyć pana Andrzeja Władysława Kapałę, który jest zarówno w polskim koncernie naftowym Orlen i tuż obok w Stowarzyszeniu Solidarność Walcząca. Była tutaj pewna przerwa po tym, jak pan Kapała odszedł z zarządu Solidarności Walczącej. Był w Biurze Porad Obywatelskich, a potem poszedł do polskiego koncernu naftowego Orlen, ale akurat na tym skanie, który widzimy, Orlen i Stowarzyszenie Solidarność Walcząca są tuż obok siebie. No i to prawdopodobnie dość dobrze ilustruje związek, bo kiedy widzieliśmy już, że pan Artwich był związany z Morawieckim, widzieliśmy, że pan Lesisz, pani Lesisz była związana z panem Lesiszem, z kolei znowu związanym z rodziną Morawieckich, więc to, że Andrzej Władysław Kapała znalazł się w polskim koncernie naftowym Orlen, zapewne też wiąże się z tym, że należał do Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Rzecz jasna, także związanego z rodziną Morawieckich, skoro Solidarność Walczącą założył Kornel Morawiecki, ojciec Mateusza Morawieckiego. Poproszę o następny skan. To już chyba ostatni dzisiaj, tak. I ten skan to też kolejny skan z serwisu rejestr.io. Na nim widać, z kim w tym Stowarzyszeniu Solidarność Walcząca współdziałał pan Kapała. Mianowicie w Stowarzyszeniu Solidarność Walcząca współdziałał i zasiadał jako człowiek, jako członek zarządu razem z Michałem Gabrielem i Maciejem Frankiewiczem.
Maciej Frankiewicz i Michał Gabriel. Zapamiętajmy sobie te nazwiska, za chwilę do nich wrócimy, ale najpierw, żebyśmy mogli ochłonąć od tej ilości związków zarządu Orlenu z premierem Morawieckim, który podobno jest w konflikcie z prezesem Orlenu. Poproszę naszą realizatorkę Asiator o kilka minut muzyki. Come back, never come back.
Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Mówimy o zarządzie Orlenu dzisiaj. Mówimy o tym, że w zarządzie Orlenu znaleźliśmy, w zarządzie i w Radzie Nadzorczej Orlenu znaleźliśmy osoby pośrednio powiązane z Rosją, a bezpośrednio powiązane z obozem Mateusza Morawieckiego i jego nieżyjącego ojca Kornela Morawieckiego. Ten obóz stanowi powiązanie z Rosją, ponieważ obóz Mateusza Morawieckiego jest z Rosją powiązany bezpośrednio, przede wszystkim przez swojego nieżyjącego już lidera Kornela Morawieckiego, który w 2018 roku głosił, że Polska powinna się zaprzyjaźnić z Putinem. Głosił to nie tylko w polskich mediach, ale także w kremlowskich mediach, udzielając na przykład wywiadu kremlowskiej agencji informacyjnej RIA Novosti. Tych powiązań jest więcej. Mówiliśmy o tym, że gazetka Kornela Morawieckiego była sponsorowana przez firmę importującą paliwa z Rosji i Kazachstanu. Tych powiązań, niektóre z tych powiązań sięgają czasów bardzo dawnych, lat 80. Zostały te powiązania opisane w tej książce Morawiecki i jego tajemnice, którą serdecznie wszystkim polecam. I mówiliśmy, zakończyliśmy na panu Andrzeju Kapale, który zasiada w Radzie Nadzorczej Orlenu, a wcześniej zasiadał w Stowarzyszeniu Solidarność Walcząca, w zarządzie tego stowarzyszenia, razem z Maciejem Frankiewiczem i Michałem Gabrielem. O, właśnie stos papierów, które tam mam, się zawalił. Mam tych papierów bardzo dużo. To są papiery po części z Instytutu Pamięci Narodowej, a to na przykład to są papiery z Instytutu Gałka w Berlinie, czyli z instytutu, który zajmuje się badaniem dokumentów pozostałych po wschodnio-niemieckiej policji politycznej Stasi, do czego za chwilę przejdziemy. Pan Kapała z Rady Nadzorczej Orlenu zasiadał we władzach Stowarzyszenia Solidarność Walcząca razem z Maciejem Frankiewiczem i Michałem Gabrielem. Maciej Frankiewicz to postać bardzo interesująca. Maciej Frankiewicz był wspólnikiem w firmie Reverentia, założonej w 1988 roku, i to jest firma, w której Mateusz Morawiecki rozpoczął swoją karierę. Firma Reverentia została założona przez Józefa Białka, który do dzisiaj spróbuje występować jako mentor Mateusza Morawieckiego i który twierdzi, że Polska powinna się oddzielić od struktur Zachodu, handlować z Rosją i Chinami. Artykuły Białka publikowane są przez kremlowski portal Sputnik. Można je znaleźć w internecie, można też o tym przeczytać w tej książce. Maciej Frankiewicz z firmy Reverentia w pewnym momencie odszedł i zaczął robić karierę jako polityk lokalny. W latach 98-2002 był radnym Poznania z ramienia ultraprawicowego ruchu odbudowy Polski. W latach 98-2009 był wiceprezydentem Poznania. W 2009 roku zmarł na skutek upadku z konia. Był zapalonym jeźdźcem. Dwa miesiące przed tym wypadkiem udzielił Gazecie Wyborczej wywiadu na temat Władimira Kuzniecowa, odchodzącego ze stanowiska poznańskiego konsula Rosji. W tym wywiadzie Frankiewicz opowiadał o swojej gorącej przyjaźni z konsulem putinowskiej Rosji Władimirem Kuzniecowem. Opowiadał o tym, jak to razem z konsulem Kuzniecowem składał kwiaty na grobach żołnierzy radzieckich i usprawiedliwiał się, mówiąc, że to jest sytuacja, że stosunki między Polską a Rosją normalnieją. Mówił, że w stosunkach z konsulem Kuzniecowem nie było widać tego, że Rosja Putina odbiega od demokratycznych standardów. To był rok 2009. Putin mordował Czeczeńców. Ludzie Putina zabijali rosyjskich dziennikarzy.
w łagrach rosyjskich cierpiały setki tysięcy niewinnych ludzi, ale Maciej Frankiewicz czuł sympatię dla przedstawiciela putinowskiego reżimu. Drugą osobą, z którą we władzach Stowarzyszenia Solidarność Walcząca zasiadał pan Kapała, obecnie w Radzie Nadzorczej Orlenu, drugą osobą był Michał Gabriel, człowiek jeszcze ciekawszy niż Maciej Frankiewicz. Tu przypomnę Państwu pewną książkę wydaną w 2014 roku, w czerwcu 2014 roku. Książka nazywa się Twierdza. Jej autorem jest Igor Jankę, były dziennikarz, potem lobbysta opłacany przez rosyjskiego oligarchę Olega Bojkę. Ta książka to jest laurka na cześć Kornela i Mateusza Morawieckich. Ta książka wylansowała Mateusza Morawieckiego jako prawicowego polityka. Przed publikacją tej książki Mateusz Morawiecki był powszechnie postrzegany jak bezbarwny bankier związany z Platformą Obywatelską. Dzięki tej książce Morawiecki mógł płynnie przejść z obozu Donalda Tuska do obozu Jarosława Kaczyńskiego. W tej książce pan Jankę opisuje działalność Michała Gabriela, dosyć niezwykłą. Polegała ona na tym, że Michał Gabriel, mimo że był rzekomo w Polsce radykalnym, antykomunistycznym działaczem, wyjeżdżał sobie z Polski, dostawał paszport, chociaż komuniści przyznawali paszporty zazwyczaj ludziom zaufanym. Wyjeżdżał z Polski sobie na zachód i wracał. Wyjeżdżał między innymi do Niemiec zachodnich, gdzie kontaktował się z skrajnie lewicowymi terrorystami z organizacji RAF, Rote Armee Fraktion. Ta organizacja była zinfiltrowana i wspierana przez Stasi, policję polityczną komunistycznych Niemiec wschodnich. Jednak panu Gabrielowi to nie przeszkadzało. Pan Gabriel uzyskiwał od lewackich, ultralewicowych terrorystów współpracujących ze Stasi, uzyskiwał od nich aparaturę techniczną, którą ci ultralewicowi terroryści przesyłali do Polski z Niemiec zachodnich. Oczywiście po drodze były Niemcy wschodnie, gdzie rządziła Stasi. I przez te Niemcy wschodnie te transporty do Polski docierały. Pan Jankę w swojej książce przedstawia to jako działalność bohaterską. Tymczasem przedstawia to jako coś w rodzaju wystrychnięcie komunistów na dudkę, jak to się kiedyś mówiło, zrobienie ich w konia, brawurowy manewr, który oszukał komunistów. Przedstawia to jako wykorzystanie też ultralewicowych, zachodnio-niemieckich komunistów, terrorystów do walki z komunizmem. No niezwykła sztuczka, jednym słowem. Sztuczka, która się udała, ponieważ ta aparatura dotarła do Polski, nikt się nie zorientował, ani SB, ani Stasi. Nikt się nie zorientował, że ta aparatura będzie wykorzystywana do walki z komunizmem. Tymczasem ja postanowiłem sprawdzić, jak to było i zamówiłem sobie akta dotyczące tej sprawy w Instytucie Gałka, czyli w niemieckim odpowiedniku IPN, w instytucie, w który przechowuję dokumenty Stasi. I tam można przeczytać, że te transporty, które przejeżdżały przez Niemcy Wschodnie, przez komunistyczne Niemcy Wschodnie, były inwigilowane przez Stasi. Od strony zachodnio-niemieckiej tymi transportami opiekował się oficer niemieckiej policji kryminalnej, Walter Matt, zachodnio-niemieckiej policji kryminalnej. Nie wiadomo dlaczego właściwie, nie do końca wiadomo dlaczego, ponieważ zachodnio-niemiecki policjant z policji kryminalnej powinien raczej tropić przestępców kryminalnych. Natomiast pan Matt nawet sam eskortował te transporty przez Niemcy Wschodnie czasami, a Stasi doskonale wiedziało o tym, co robi pan Matt, że te transporty jadą do Polski i co w tych transportach jest. Stasi monitorowało te przejazdy.
Tak się ciekawie składa, że później pan Gabriel w pewnym momencie dostał paszport w Polsce dzięki interwencji, dzięki decyzji Biura Studiów SB. Biuro Studiów SB była to elitarna jednostka komunistycznej służby bezpieczeństwa. Ta elitarna jednostka ściśle współpracowała z sowieckimi służbami i współpracowała również z Stasi. To wiele nam mówi na temat roli pana Gabriela w całej tej historii, na temat roli pana Gabriela, z którym we władzach Stowarzyszenia Solidarność Walcząca zasiadał pan Kapała, obecnie członek Rady Nadzorczej koncernu PKN Orlen. To nam dużo mówi o Mateuszu Morawieckim i jego rzekomo bohaterskiej, bardzo młodzieńczej przeszłości w organizacji Solidarność Walcząca, ponieważ tak jak parę dni temu cała Polska żyła Obajtkiem i jego przekleństwami, tak dzisiaj cała Polska lub pół Polski, na pewno znacząca część Polski żyje reklamówką, która została wyemitowana i która przedstawia Mateusza Morawieckiego, reklamówką telewizyjną, reklamówką wideo, która została wyemitowana i która przedstawia Mateusza Morawieckiego jako bohatera, jako kogoś, kto od najwcześniejszych lat, już w wieku lat 11, walczył z systemem komunistycznym. Prawda jest taka, że Solidarność Walcząca pełniła rolę szkodliwą, ponieważ rozbijała jedność antykomunistycznego podziemia. Kornel Morawiecki niby się ukrywał, ale SB-cy doskonale wiedzieli, gdzie się ukrywa. On sam tolerował agentów swojej organizacji i ich promował. Wszystko to jest opisane w tej książce, która stanowi najlepszą odtrutkę na propagandę lansującą Mateusza Morawieckiego. Kto nie przeczytał tej książki, tego bardzo zachęcam, żeby ją przeczytać. Można też na kanale YouTube wydawnictwa Arbitror zobaczyć długi, dwuczęściowy film, który zrobiliśmy razem z Marcinem Celińskim na temat Mateusza Morawieckiego i jego tajemnic. Gorąco polecam te fakty, gorąco polecam wam prawdę zamiast propagandy i dodam jeszcze na koniec, że ciekawą okolicznością jest to, że znajdujemy tyle osób związanych z Solidarnością Walczącą Kornelem Morawieckim, a więc pośrednio też Rosją, we władzach naszego koncernu paliwowego Orlen. Rzuca to ciekawe światło na powszechną dosyć teorię, według której prezes Orlenu Daniel Obajtek miałby być wrogiem, rywalem Mateusza Morawieckiego, miałby być przygotowywany do zastąpienia Morawieckiego na stanowisku premiera. To, że tyle osób związanych z Morawieckim jest w zarządzie Orlenu, nie wyklucza całkowicie tej teorii. Być może Morawiecki ich tam posłał, żeby pilnowali Obajtka, jego wroga. Być może Obajtek ich tam wziął, żeby sobie je przekupić. Tu można snuć różne teorie. Natomiast zdumiewające jest to, że ci, którzy lansują wersję, według której Obajtek miałby być rywalem Morawieckiego, nie sprawdzili sobie, kim są ludzie we władzach Orlenu wokół Obajtka i nie spróbowali jakoś wytłumaczyć tej sprzeczności. Zachęcam was gorąco, żeby nie wierzyć zasłyszanym wiadomościom, których nie sprawdziliśmy. Należy wszystko sprawdzać. Ja nie wykluczam, że Obajtek jest faktycznie wrogiem Morawieckiego, ale bardzo ciekawe jest to, że tylu ludzi związanych z Morawieckim zasiada we władzach Orlenu. To jest ciekawe, to jest też niepokojące ze względu na związki Mateusza Morawieckiego i jego obozu politycznego z Rosją. Na pewno nie chcemy, żeby nasz największy koncert paliwowy
miał w swoich władzach ludzi powiązanych z Rosją. No a przede wszystkim nie chcemy, żeby naszym krajem rządzili ludzie powiązani z putinowską Rosją, która jest wobec Polski w tej chwili niestety wroga. Podkreślam, mówię o putinowskiej Rosji, nie o całej Rosji. Przyznam się, że serce mi się kurczy, kiedy myślę o tym, co teraz czeka Aleksieja Nawalnego, wysłanego do jednego z najgorszych łagrów, do takiego łagru modelowego, w którym się ludzi modelowo łamie. Ale zanim trafił tam Nawalny, trafiły tam setki tysięcy ludzi, którymi nikt lub prawie nikt się u nas nie przejmuje. Rosja jest niestety ciągle traktowana jak kraj normalny, podczas kiedy jest to agresywny kraj bandycki, krzywdzący wszystkich wokół siebie, a przede wszystkim krzywdzący swoich własnych obywateli, którym życzę jak najlepiej i którym wszyscy powinniśmy życzyć jak najlepiej, powinniśmy życzyć im wolności i sprawiedliwości. Na koniec dodam jeszcze, że zapewne was też, a mnie ubawiło bardzo, was też zapewne ubawiło zaskoczenie niektórych komentatorów, którzy zdumieli się tym, że zamiast szczepionek z Ameryki mamy dostać szczepionki z Chin, załatwione nam przez prezydenta Dudę. Cóż, zdziwienie ludzi tym faktem bierze się zapewne stąd, że nie przeczytali książki, którą teraz próbuję sięgnąć. O, nie mogę jej znaleźć, bo mi się tam zapadło już całkowicie w papiery. Książki Duda i jego tajemnice. Andrzej Duda nie jest postacią być może pierwszoplanową w naszej polityce, ale jest postacią interesującą ze względu na swoje powiązania. Nigdy nie należy polityków ani przeceniać, ani niedoceniać. Duda może nie jest sam w sobie jako osobowość bardzo interesujący, ale jego powiązania z Chinami są interesujące, niebezpieczne i nie zaczęły się dziś i nie zaczęły się wtedy, kiedy to Duda nam załatwił Antonowa z maseczkami, wielki samolot witany na lotnisku przez Morawieckiego, jeśli ktoś jeszcze pamięta. Te powiązania nie zaczęły się nawet wtedy, kiedy został prezydentem. Powiązania Dudy z chińskim reżimem zaczęły się znacznie, znacznie wcześniej. Dlatego zachęcam gorąco do poznawania i weryfikowania faktów. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję naszym sponsorom i producentom. Dziękuję naszej realizatorce Asiator, która realizuje te transmisje. Dziękuję wam wszystkim, którzy oglądacie, słuchacie, komentujecie, udostępniacie. Bardzo gorąco dziękuję każdemu, kto link do tej transmisji wyślę znajomym. Pozdrawiam was bardzo i do zobaczenia za tydzień. Reset Obywatelski.